Jesienne nastroje zdominowały październikową aurę. W najbliższych dniach pozostaniemy w tym klimacie, ale przynajmniej jutro słońce zacznie odważniej dominować na jesiennym niebie. Witam Państwa, Marzyna Słówkowska. W nocy pogodnie powinno być w centrum i na południowym wschodzie. W pozostałych regionach miejscami spadnie słaby deszcz. W Sudetach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad ranem, gdzie nigdzie utworzą się mgły, temperatura wyrównana od 3 do 5 stopni. Jutro początkowo lokalne mgły, ale później pojawi się słońce. Tylko na krańcach północnych będzie się chmurzyć i padać. Na termometrach od 8-9 stopni w województwach północnych do 11-12 w pozostałej części kraju. Ciśnienie powoli rośnie. Warszawskie barometry pokażą 1009 hektopaskali. W poniedziałek na południowym zachodzie słonecznie. Poza tym w wielu miejscach znów deszczowo. A na przejaśnienia mogą liczyć głównie mieszkańcy Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i Podkarpacia. Najwyższa temperatura na południu do 13-15 stopni, poza tym od 6 do 10. We wtorek mocniej popada na północy i zachodzie, na pozostałym obszarze pogodnie. Będzie znacznie cieplej. We Wrocławiu 17 stopni, w Rzeszowie 16, na Mazowszu 14, a w Suwałkach 9. I tak naprawdę będzie to krótki przerywnik w jesiennym chłodzie, bo już w środę temperatura nie przekroczy 10 stopni. Do zobaczenia.